Krzysztof Kaźmierczak, jestem współautorem książki reporterskiej Sprawa Ziętary. Napisałem ją wspólnie z Piotrem Talagą. Jest to historia dotycząca prawdziwego zabójstwa dziennikarza, do którego doszło w 1992 roku. Ale jest to nie jest archeologia, to nie jest historia, bo ta sprawa trwa do dzisiaj. Obecnie trwa proces oskarżonego o podżeganie do tego zabójstwa kiedyś najbogatszego Polaka Aleksandra G. Trwa też proces dotyczący realizatorów tej zbrodni. Śledztwo dotyczące realizatorów tej zbrodni. Także jest to sprawa sprzed 24 lat, ale doprowadzona do dnia dzisiejszego i z wydarzeniami, które rozgrywają się nawet obecnie. Pokazuje ona, jest to właściwie od kulis dziennikarskie śledztwo, które doprowadziło do podjęcia tej sprawy po 19 latach od popełnienia tej zbrodni i po wielu latach od umorzenia tej sprawy. Także jest to też niebywała historia, bo nie ma takiej drugiej sprawy, żeby po tak długim czasie podjęto śledztwo i zakończyło się to sukcesem w postaci aktu oskarżenia, w postaci zarzutów dla ludzi, którzy są w zbrodni zamieszani. Bardzo dziękuję.